Dzień dobry, Ania Lachowska, Fundacja Przemotni. Siedzę sobie w takich miłych okolicznościach przed kominkiem. Za mną pyrkający garnek, za oknem śnieg. Wymarzona wręcz chatka czarownica. I opowiem wam dzisiaj o toksycznych misiach. Nieraz o nich wspominam, ale dzisiaj tak o absolutnych podstawach tego, czym jest toksyczny miś. To jest po prostu najzwyczajniej w świecie królestwo osób, które nie radzą sobie ze sobą, w związku z czym próbują sobie poradzić z innymi. Taką typową cechą charakterystyczną jest używanie przez toksyczne misie mechanizmów obronnych. Tych klasycznych, opracowanych przez psychoanalizę i tych, które dorzucono później do całej teorii nauki. Takie podstawowe mechanizmy to przede wszystkim wyparcie i zaprzeczenie. Wyparcie to jest usunięcie ze swojej świadomości w nieświadomość, a zaprzeczenie to takie bardziej aktywne zaprzeczanie swoich cech, które uważa się za negatywne, za jakieś przerażające, niebezpieczne. Generalnie dotyczy to tak zwanej mrocznej strony. W starożytnej mitologii często używano określenia wąż, symbolu węża. Wszyscy herosi, którzy zrobili niezwykłe rzeczy dla ludzkości, to były postaci, które miały wewnętrznego węża, czyli silną, mroczną stronę. Mroczną stronę, czyli tą twardszą, nieposłuszną, gotową do postawienia kontry, do walki. Także tę bardziej impulsywną, popędową. Oczywiście wszyscy ją mamy. Każdy z nas ma tyle samo mrocznej strony, co niemrocznej. Rzecz w tym, że ludzie, którzy zapierają się, że jej nie mają, kładą szczególny akcent na nią i faktycznie stają się gorszymi ludźmi niż ci, którzy doskonale wiedzą o tym, że mroczną stronę mają i ją kontrolują. Dlaczego tak jest? Dlatego, że tak jak mówił Jung, jeśli nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono rządzić twoim życiem, a ty będziesz to nazywał przeznaczeniem. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jeśli jesteś czegoś świadom, to możesz tym posługiwać się w sposób świadomy właśnie i kontrolowany, bezpieczny. Wiesz, co robisz, wiesz, co tobą kieruje. Natomiast jeśli coś jest nieuświadomione lub ty temu istnieniu tego bardzo usilnie zaprzeczasz, to nie masz nad tym kontroli. To jest jakby ktoś demolował w drugim pomieszczeniu, podczas gdy ty stoisz w pierwszym i mówisz, że w tym drugim nikogo nie ma. Tacy ludzie są szczególnie bierno-agresywni, są szczególnie zaczepni. Dlaczego? Dlatego, że w związku z swoim ciężkim wyparciem lub zaprzeczeniem robią drugi mechanizm obronny. Dlatego, że widzicie, prawda jest prosta. Prawda jest prosta, banalna i łatwa. Natomiast kłamstwo to jest coś, co musi cały czas być nadrabiane, nadbudowywane, bo trzeba łatać dziury. Ponieważ kłamstwo ma dziury, to trzeba załatać dziurę kolejnym kłamstwem i kolejnym, i kolejnym. Stąd więc jeden mechanizm obronny nie wystarczy. To musi być cała konstrukcja. Więc drugi mechanizm to jest projekcja. Ja wam przeczytam ze słownika psychologicznego Instytutu Psychologii i Zdrowia, tak. Definicję.
Definicja wyparcia. W psychologii głębi, poczynając od klasycznego modelu Freuda, hipotetyczne procesy lub czynności psychiczne funkcjonujące w celu ochrony jednostki przed myślami, impulsami i wspomnieniami, które mogłyby wywołać lęk, obawę lub poczucie winy, gdyby stały się świadome. Uważa się, że wyparcie działa na poziomie nieświadomości, to znaczy mechanizm ten nie tylko utrzymuje daną treść umysłową przed dotarciem do świadomości, ale samo jego funkcjonowanie leży poza zasięgiem świadomości. W klasycznej teorii psychoanalitycznej uważa się, że jest ono funkcją ego. Tak, czemu to służy? Właśnie obronie ego. Czym jest ego? Jest to taki konstrukt ja oparty o informacje z zewnętrznego świata. Czyli o to, co nam się wydaje, że inni uważają za pożądane cechy. Tak więc ego budujemy na podstawie tego, co mówili nam rodzice, czego wymaga od nas kultura, co reprezentuje sobą nasze towarzystwo. I to jest jakiś taki nasz pomysł na to, jak temu sprostać. To jest pośrednik pomiędzy impulsami, czyli tym, kim naprawdę jesteśmy, jakim zwierzęciem, jaką bestią, a superego, czyli właśnie tymi zupełnie zewnętrznymi informacjami, konstruktami, które nam mówią o tym, jacy powinniśmy być. Superego to archetypy, superego to fałszywe wyobrażenia gwiazd, celebrytów, w dawnych czasach właśnie herosów. A nasze ego to jest ktoś, kto coś, co próbuje utrzymać jakiś balans pomiędzy tym, kim jestem w środku, a tym, kim powinienem być według superego. Może być zdrowym konstruktem, natomiast nie jest to łatwo. Dlatego, że u podstaw nasze ego jest tak głupie jak my sami. Jest tak głupie jak dziecko, którym jesteś. Tak nierozumiejące jak dziecko, którym jesteś. I ewentualnie zatrzymuje się na poziomie rozwoju, na którym ty się zatrzymałeś. Jeśli rozwijasz się zdrowo, prawidłowo, poszerzasz swoją świadomość, poszerzasz swoją moralność, to ego jest twoim sprzętem do obsługi jasnej i mrocznej strony. Nunu jest jasna strona, a Mieczyk Białorusek jest mroczna. I pobili się. Tak, jest to taka wówczas świadoma decyzja, po który aspekt siebie sięgam. Natomiast im mniejsza jest twoja świadomość, samoświadomość, im niższy jest twój rozwój osobisty, tym świadome decyzje ego są mniej możliwe. I wówczas ego jako konstrukt niedojrzały i rozszczepiony pomiędzy superego a id, czyli niedookreślony pomiędzy superego a id, czyli niedookreślony, w dużej mierze zdesperowany, niestabilny, niezdecydowany, czy sięgać po impulsy, czy sięgać po wyśrubowane standardy, jest strasznie wrażliwa na wszystko. Ty jako ego czujesz, że sobie nie radzisz z utrzymaniem balansu pomiędzy superego a id, pomiędzy impulsami a wzorcami, i wówczas ego jest bardzo zewnątrz sterowne. Chce po prostu słyszeć od świata zewnętrznego, że jest świetne. Ty chcesz słyszeć, że jesteś świetny.
W związku z czym każda informacja zwrotna o tym, że świetny nie jesteś i jeszcze ci wiele do świetności brakuje, jest odbierana bezpośrednio jako atak właśnie na twoje kruche ego, które podświadomie dobrze wie, że kompletnie sobie nie radzi z utrzymaniem balansu pomiędzy popędami a wzorcami. I dlatego tak bardzo musi używać tych mechanizmów obronnych. Natomiast dojrzałe ego, kiedy słyszy, że sobie z czymś nie radzi, to się zapyta, z czym dokładnie? Powiedz mi, pokaż, jak mogę to ogarnąć. Dlaczego? Dlatego, że dojrzałe ego chce trzymać pełną kontrolę nad jasną i mroczną stroną, a więc nad popędową id stroną i nad wzorcową superego stroną. I używać ich obu w sposób zupełnie dowolny i adekwatny. Tymczasem niedojrzałe ego chce tylko słyszeć, że sobie świetnie radzi. I że nie ma nic do ogarnięcia. Dlaczego? Dlatego, że wyparło zarówno fakt posiadania id, wyparło, bo sobie z nim nie radzi, jak i wyparło to, że patrzy na siebie, patrząc tak naprawdę na superego, czyli oszukujesz sam siebie, że jesteś taki jak twoje wzorce. Wyparłeś to, że pomiędzy tobą a twoimi wzorcami jest przepaść wielkości kanionu. Ponieważ podświadomie wiesz, że nie robisz nic, by stać się ideałem. I budzi to w tobie poczucie winy, i budzi to w tobie lęk, że inni odkryją fakt, że jesteś tak daleki od ideału, jak wielkie jest twoje lenistwo i twoje tchórzostwo. W związku z czym zagrożenie demaskacją to jest zagrożenie tak ogromnym wstydem i tak ogromnym poczuciem. Na jakimś takim wtórnym poczuciem porażki, kiedy to inni jeszcze sobie uświadomią twoją porażkę, że musisz się bronić i chronić. Musisz chronić ten konstrukt ego w zasadzie po trupach. Id wyparłeś, czyli mroczną stronę wyparłeś. Wyparłeś fakt, że superego nie jest tobą, czyli jesteś osobą kompletnie fałszywą. Twoja tożsamość jest oparta na wzorcach, które czerpiesz w ogóle z bajek. I byle podmuch może cię strącić. Dlatego będziesz się bronił, bo obrona samooceny to jest jeden z podstawowych mechanizmów psychologicznych człowieka, jedna z podstawowych potrzeb, najważniejszych. Zawsze chcemy o sobie dobrze myśleć. Superbohaterzy! Przyjaciele przemocni. Cześć, z tej strony Marcin z kanału Królewski Design. Dzisiaj jest 20 czerwca, jest godzina około 15 i ja dzisiaj właśnie zamierzam otworzyć tą nową serię filmów od projektu do efektu, a tematem tego pierwszego odcinka będzie oczywiście kolektor słoneczny z zasobnikiem na 220 litrów, czyli tej ciepłej wody. No i ten kolektor poleci sobie oczywiście, znaczy pojedzie, nie poleci, nie będę go wysyłał przecież lotem, nie? No i ten kolektor pojedzie ze mną do Fundacji Przemocni. Widzimy, że pod kolektorem jest 31 stopni. Ta woda schodzi dopiero z połowy.
Z tego kolektora udało mi się uzyskać 20 litrów gorącej wody. Założyłem ten zbiornik na ścianie i podłączyłem całą tą instalację. Dzisiaj jest 20 lipca, jest godzina około 10, jest żar z nieba. Ja właśnie skończyłem swój pobyt tutaj w tej Sępinie. Widzę, że tutaj już jest chyba zaczerwione, albo to jest pierzga, nie wiem, jeszcze się tak nie znam za dobrze. Ciężko jest o sobie dobrze myśleć, jeśli sobie uświadomisz, że ani nie panujesz nad swoimi popędami i pragnieniami, ani nie jesteś osobą, za którą się masz. Bo w miejsce tego, jaki jesteś, wstawiłeś jakieś bzdurne wzorce, do którym nie potrafisz sprostać. Tak, i to było wyparcie. I teraz jest projekcja. Bo jeśli zrobimy to wyparcie lub zaprzeczenie, to naturalnie konieczne jest robienie projekcji, ponieważ nadal mamy w sobie syf, tak? Mamy to, co wyparliśmy, mamy całą mroczną stronę, czujemy ją, widzimy ją, ale nie przyjmujemy jej do wiadomości, do świadomości. No więc ona się tak jakby z nas wylewa. Wylewa się projekcją. Właśnie. Projekcja. Także za słownikiem psychologicznym Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W psychoanalizie jest to jeden z mechanizmów obronnych ego, polegający na przypisywaniu innym ludziom własnych negatywnych uczuć, cech lub motywów postępowania, które zostały wyparte do podświadomości, ponieważ budziły lęk, bądź też z innych względów nie mogły być przez jednostkę zaakceptowane. Według założeń psychoanalizy treści wyparte ze świadomości funkcjonują dalej w podświadomych warstwach osobowości. W przypadku projekcji ujawniają się one w postaci nadmiernego wrażliwienia na dostrzeganie nieakceptowanych u siebie cech w zachowaniu innych osób, prowadząc do nieadekwatnej interpretacji tych zachowań. W innych teoriach psychodynamicznych jest to proces nieświadomego przypisywania własnych przekonań, wartości lub innych procesów subiektywnych innym. Czyli po tym, gdy już wyprzemy fakt, że daleko nam nie tylko do przyzwoitości, nie tylko do doskonałości, super ego, ale do w ogóle przyzwoitości. Daleko nam do panowania nad własnymi popędami, odruchami. Po tym, gdy zaprzeczymy połowie naszej osobowości, a więc całej tej tak zwanej mrocznej stronie, a więc twardej stronie, dzielnej stronie, dojrzałej stronie, zbuntowanej stronie, walecznej stronie i wmówimy sobie, że jesteśmy tylko jasną stroną, jesteśmy aniołami, jesteśmy tylko wrażliwi, jesteśmy tacy dobrzy, tacy mili i tak dalej, to zaczynamy widzieć wszystko, co w nas się gotuje, wszystkie nasze najobrzydliwsze cechy, myśli, skłonności w innych ludziach. Takie właśnie osoby nazywam toksycznymi misiami. Bardziej szczegółowe mechanizmy obronne, w tym mechanizmy obronne, moralne, będę omawiać w różnych filmach o misiach. Dlatego, że to, co powiedziałam o wyparciu i o projekcji, tyczy się absolutnie każdego misia. I teraz jako przykład przeczytam wam komentarze pani, która mnie ostatnio zaatakowała. Nagrałam film o śmianiu się, o codziennym śmianiu się do rozpuku. Film niewinny, po prostu o tym, że ja codziennie od rana mam z czegoś radość i szukam sobie rzeczy, z których mogę się śmiać. Mam dużo rzeczy, z których się śmieję. Jestem wesoła, jestem szczęśliwa, jestem zdrowa i bardzo wam to polecam. Bo śmiech to zdrowie i dzięki niemu właśnie czuję się zdrowa. I on jest takim moim barometrem. Oraz właśnie z jednej strony barometrem, z drugim czymś, co w dużej mierze sprawia, że jestem zdrowa.
No i w tym filmie słychać, jak Jadzia się dobija do drzwi. Jadzia ma bardzo głupi zwyczaj rzucania się na drzwi. To jest pies wiejski. Pies wiejski wychodzi na 30 sekund na dwór, sika, szczeknie i rzuca się na drzwi. Podczas gdy pies wiejski powinien zrobić obchód, powinien zajrzeć do owiec, czy wszystko jest ok, tak? Obsikać działkę na cztery strony świata, obszczekać na cztery strony świata, to ten pies wiejski woli rozwalać sobie głowę i brzuch i łapki, rzucając się na drzwi. Wielu z was wie, jeśli zbierzecie do kupy informacje o Jadzi, że Jadzia to jest pies niezwykle problematyczny, głównie dla samej siebie, z poważnymi problemami psychicznymi, i rzucanie się na drzwi jest jednym z objawów tych problemów lub też po prostu jednym z tych problemów, ja już nie wiem. No więc pytam się, Jadzi, czego się dobijasz? No i co mi pani pisze? Pani Ewa P. Czego się dobijasz z taką agresją, że aż się przestraszyłam? I to jest właśnie typowa projekcja. Z jaką agresją? Ja się po prostu pytam psa, który notorycznie rozwala się o drzwi, czego się znowu dobija, czyli czego się znowu rozwala o drzwi? Mój pies. O którego zdrowie psychiczne naprawdę kilka lat walczyłam. Mój pies, wolny, jak na swoje możliwości, zadowolony pies, który właśnie leży na kanapie. Mój pies, który jeździ samochodem. Mój pies, który na wycieczkach do miasta dostaje kości i sobie żuje kości na tylnej kanapie samochodu. Mój pies, do którego Chrupek często mówi: Dziunia, nie jesteś naszym szefem. I to jest kompletna nieprawda. Mój pies, który ma kolejkę do Michy przed dwoma najmłodszymi kotami. Ten pies jest traktowany przeze mnie z taką agresją, że pani aż się przestraszyła. To jest projekcja. Pani wyparła z siebie agresję, łazi po internecie i szuka kogoś, do kogo mogłaby się przyczepić, i czepia się dziewczyny, która kręci film o śmianiu się, o tym, że śmiech to zdrowie, i o tym, z czego ona sama się śmieje. Wesołej, roześmianej dziewczyny czepia się o agresję. Tak wielką, że aż ta pani, pozbawiona mrocznej strony, się przestrasza. Gdyby pani nie wyparła z siebie mrocznej strony i przyznała, że są rzeczy, które ją samą potrafią wkurzyć do imentu, gdyby pani nie wyparła, nie zaprzeczyła istnieniu mrocznej strony i od czasu do czasu krzyknęła, wówczas gdy jest to potrzebne, to nie musiałaby zaczepiać jakichś roześmianych, zadowolonych z siebie dziewczyn w internecie i im pisać, że są agresywne. A potem jeszcze gorzej. Wow, chciałam posłuchać, ale jakoś chyba nie dla mnie. I tak bardzo poniżasz ludzi. Pod moim filmem o śmianiu się, o tym, jakie mam rozrywki, jakie mam powody do codziennego śmiechu, który jest zdrowy, pani mi mówi, że ja poniżam ludzi. Pani, która przyszła na mój kanał zarzucić mi agresję i poniżanie ludzi. To jest typowa projekcja. Lepszego przykładu już nie będzie. Żeby ten film był obrażający kogoś, żebym ja w tym filmie była jakoś wściekła, żeby on był o wyzywaniu ludzi, a nie o śmianiu się.
o zaczepianiu ludzi, o biciu ludzi, że to jest dobre, to ja rozumiem, że ta pani by się czepiła. Ale nie. Ona się czepia laski, która się śmieje w głos i macha sobie nogami z radości o to, że jest tak agresywna i tak poniża ludzi, że ta pani aż musi się bać i brrr. Po tych 20 minutach filmu myślę, że rozumiecie, nie muszę tłumaczyć dalej, gdzie tu jest projekcja. Ale pytam się pani. Ludzi poniżam? A możesz podeprzeć swój zarzut konkretnym przykładem? Czy może masz na myśli mojego psa? I dalej piszę do niej, to ty mnie poniżasz, oskarżając o agresję i pokrewne bzdury wobec psa, którego masz za człowieka. To jest w tobie, nie we mnie. Mnie pozostaje się śmiać. Pani pisze, raczej myślałam o twoim śmiechu z ludzi, lepiej śmiać się do ludzi. I znowu mamy wyparcie. Oraz projekcję, tak? Ja zdaniem tej pani śmieję się z ludzi, tak powiedziałam, że śmiałam się z Zenka Martyniuka, jak miałam 12 lat, to sobie kupowałam jego plakaty, przyklejałam do ściany, kładłam się i się śmiałam. 25 lat minęło, rozumiem, że nadal powinnam nosić pokutną włosienicę z tego powodu, ale no niestety nie będę, ponieważ Zenek Martyniuk nadal mnie śmieszy. Ale pani pisze też, że ja się śmieję z ludzi. Zaraz. Poniżam ludzi. Śmieję się z ludzi i ich poniżam. W jaki sposób? Nie wiadomo. Chyba chodzi o to, że jestem w grupie Grażyna Content, gdzie śmiejemy się z pewnego współczesnego, bardzo współczesnego polskiego archetypu, jakim jest Janusz Nosacz i jego żona Grażyna. To nie jest śmianie się z konkretnego człowieka. To nie jest naśmiewanie się z grup ludzi, które mogą podlegać dyskryminacji. To nie jest śmianie się z blondynek. To nie jest śmianie się z kobiet. To nie jest śmianie się z czarnych, z Żydów. Ani nawet z takich pań, jak ta, co się do mnie doczepiła. To jest śmianie się z memicznego archetypu pewnego rodzaju mentalności. A więc śmianie się tak naprawdę z naszej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Śmianie się socjologiczne i antropologiczne. Rozumiem, że kiedy ktoś robi kabaret, na przykład Jerzy Kryszak albo Cezary Pazura, to oni też wyśmiewają ludzi. I w ogóle nie wolno się śmiać. Nie wolno. Trzeba się śmiać do ludzi. Bo ta pani to jest taka dobra, że ona się po prostu śmieje do ludzi. Nikogo nie wyśmiewa, nikogo się nie czepia, tylko jest po prostu takim aniołem złożonym z samej jasnej strony, który ze śmiechem ludzi obdarza. I tylko ja nie jestem człowiekiem, ponieważ do mnie się nie uśmiechnęła ta pani i nie zaśmiała się do mnie, tylko zrobiła na mnie grube projekcje agresji i poniżania ludzi. Ale okej, przecież ja na to zasługuję, prawda? Bo ja nie jestem człowiekiem. Napisałam więc dalej pani. Raczej czegoś nie rozumiesz i robisz z siebie obrońcę osób, z których szydzę. Tymczasem to ty się czepiasz żywej, czującej konkretnej osoby, czyli mnie, podczas gdy ja się nie śmieję z żadnych konkretnych osób, tak? Tylko z archetypu. W tym momencie to nie będzie archetyp, to będzie pop-petyp chyba. Z pop-petypu. Czyli mnie, zarzucając mi agresję, podczas gdy ja się bawię jak błazen, wyśmiewając abstrakcyjne ludzkie przywary. Chyba, że potępiasz dziecko, którym byłam. Fakt. Powinnam odpokutować śmianie się z Zenka Martyniuka 25 lat temu. Ogólnie szukam sposobu na zapłatę za grzechy sprzed dekad. Pod maską delikatności, wrażliwości i przyzwoitości skrywasz bierną agresję, hipokryzję i bezwzględność, którymi próbujesz mnie tu oczernić. Sorry, nie tutaj. I pani... Przystojny, wysoki brunet z tatuażem. W dodatku świetny ojciec. No i dywanik handmade za 300.
Też niezłe. Handmade Dagi kupisz u nas, ale jej męża nie. Pisze, wow, chyba ci się ulało. No jakoś się nie rozumiemy. Serduszko, spróbuję za jakiś czas. Wszystkiego dobrego. I Chrupek tak się śmieje, że właśnie mu coś spadło z łóżka. Ja tutaj nie wiem, czy mnie, czy kocha z ludzi. Nie wiem. Nieważne. Miłego dnia pozdrawiam. Tak, miłego dnia pozdrawiam. I smacznej kawusi. Chyba mi się ulało. Może ustalmy fakty. Jesteśmy na kanale psychoedukacyjnym, na którym uczę ludzi o manipulacji, wyparciach, projekcjach. Uczę poprzez swoje filmy oraz przez rozmowy w komentarzach, tak? Pani przychodzi znikąd, robi na mnie projekcję opartą o swoje wyparcie, a kiedy demaskuję jej bardzo proste mechanizm manipulacji, bo on był bardzo prosty, to jest eufemizm, on był prostacki wręcz, banalny, książkowy, grubymi nićmi szyty, śmieszny. To pani robi na mnie następną projekcję, czyli że mi się ulało, czyli że ja nie jestem w stanie zdzierżyć tego, co ona mi powiedziała, bo mnie to tak zabolało. Boże, Chrupek, czy ty potrafisz to jakoś skomentować krótkimi słowami? Ulało ci się. Po prostu. To już pani Grażyna tak mówi. Pani Grażyna. Słyszeliście go? Co? Pytam się, czy cię słyszeli, że pani Grażyna tak mówi i chyba pani Grażynie nie zaprzecza. Ta kobieta przyszła z jakimś wymiotem. W ogóle weszła na ten kanał, szukając kogoś, na kogo mogłaby zwymiotować, bo jej się tak bardzo ulewało, jej wyparcie, jej mrocznej strony, jej agresji, jej nienawiści wobec ludzi, jej potrzeby poniżenia kogoś, sponiewierania kogoś i ukarania go za jego winy. I znalazła sobie mnie w filmie o tym, jak bardzo popieram śmianie się. Jak bardzo śmiech to zdrowie i jak bardzo polecam. I zarzuciła mi bardzo niefajne rzeczy. Agresję i poniżanie innych. Takie, że aż ta pani się przestrasza. Ja zdemaskowałam jej manipulację i to mi się ulało, a nie jej się ulewa. Więc sobie powiedziałam, że powinna sobie obejrzeć film Troll życzyć miłego dnia, czy jakoś tak. Jest na kanale, polecam wam wszystkim, ponieważ to jest takie bardzo charakterystyczne, że trolle, gdy chcą się wyprzeć, tu następuje drugie wyparcie. Czy też może zaprzeczenie raczej, bo chcą zaprzeczyć temu, że zachowali się nie tak, to na koniec życzą ci miłego dnia. Jest dość długi filmik na... Boże, nienawidzę tego słowa. Jest dość długi film na kanale na ten temat z lata 2019 roku. I tam jest to dużo bardziej szczegółowo rozłożone. Natomiast teraz mogę po prostu powiedzieć, że tak, ta osoba nie chce wziąć odpowiedzialności za to, że jej się na mnie ulało, że sobie mnie znalazła po to, żeby na mnie zwymiotować, żeby zrobić na mnie projekcję rzeczy, które wyparła. I przecież ona jest miła, bo przecież ma wyparcie i zaprzeczenie co do tego, że jest osobą bardzo niemiłą i bardzo niepanującą nad sobą i bardzo agresywną. Bierno-agresywną oczywiście. Chyba Chrupek chce coś powiedzieć. No tak. Zaraz. Moment! Co? Daj mi skończyć zdanie. A, okej. Okay. Myślałem, że skończyła. Nie. Okay. Tylko słyszałam, że zaczynasz mówić. Więc na koniec wali coś absurdalnego i w ogóle słabego. Taką wielką pieczątkę. Jestem miła. Naprawdę po tym, jak uderzysz kogoś w twarz, powiedzenie i jestem miły, niewiele zmienia. Nie bardzo działa.
Należy oceniać po zachowaniu, po tym co, wszystkim, co zrobiłeś w tej rozmowie, a nie po twoim ostatnim słowie miłego dnia. Tak? Tak, czy to można ująć takim prostym zdaniem? Pierdol się miłego dnia. Mhm. Dokładnie tak. No więc piszę, obejrzyj sobie film Troll, życzę ci miłego dnia. Nic mi się nie ulało, bo nie mam tak nadęt ego jak ty. Po prostu cię demaskuję, toksyku. No i pani fundacja, ojej, przeczytaj jeszcze raz moje i twoje wypowiedzi. Zobacz, gdzie jest więcej jadu. Jeszcze raz życzę ci wszystkiego dobrego pomimo nieporozumienia. Ile tu jest manipulacji w tym jednym krótkim, poszarpanym zdaniu, to jest niesamowite. Przeczytaj jeszcze raz moje i twoje wypowiedzi. Fog. Forwardowskie fog. Nawiązuje do Susan Forward i jej określenia mgła. To jest gaslighting. Przeczytaj jeszcze raz moje i twoje wypowiedzi. Zobacz, gdzie jest więcej jadu. To jest gaslighting, który polega na tym, że ja, że ona mi wmawia, że ja nie widzę jadu w moich wypowiedziach, że z jej wypowiedzi i z moich wynika coś zupełnie innego, niż ja to widzę, niż ja jestem w stanie zrozumieć. I każdy, kto to czyta, zobaczy, że ja jestem agresywna, a ta kobieta nie. To jest gaslighting. Ponieważ ona się powołuje na autorytet osób trzecich po to, żeby wprowadzić mnie w konfuzję. Żeby mnie zaniepokoić tym, że ja nie ogarniam. Zobacz, gdzie jest więcej jadu. No, temat wypartego, ulanego i projektowanego jadu chyba już omówiłam wystarczająco dużo. No i cóż, jeszcze raz mi życzy wszystkiego dobrego, no bo jest taką dobrą osobą. Jest, ona jest taką dobrą osobą, że takiej agresywnej, poniżającej ludzi babie, która się ulewa, jak ja, ona mimo wszystko życzy wszystkiego dobrego. I na końcu jest najlepsze. Mimo nieporozumienia. Co za eufemizm. Jakiego nieporozumienia? My się doskonale zrozumiałyśmy. Doskonale się zrozumiałyśmy, tylko ja nie dałam się zmanipulować, ja nie dałam się wpędzić ani w konfuzję, ani w poczucie winy, ani w zakłopotanie, ani w zawstydzenie. Nie dałam się wkręcić w żadną manipulację, tylko po prostu krok po kroku ją demaskowałam. Jak się więc wycofać? Eufemistycznie nazwać to nieporozumieniem, a więc jest miło, mimo wszystko jest miło, a ja ci życzę wszystkiego dobrego. Nie, to nie jest nieporozumienie. Toksyczna babo, która nie wiem skąd się wzięłaś i dokąd poszedłaś sobie. Doskonale się rozumiemy. Doskonale się rozumiemy. Tak cię doskonale rozumiem, że aż źle ci się ze mną rozmawia, ponieważ nie jesteś w stanie niczego osiągnąć. Ale eufemizm to jest jeden z moralnych mechanizmów obronnych. Zmniejszenie problemu, zmniejszenie wagi problemu, nazwanie problemu inaczej, tak żeby go unieważnić. Otóż nie, to było ważne, kobieto, bo mi dostarczyłaś tylko materiału na film, którym ja innych ludzi mogę nauczyć, jak działają takie misie jak ty. Ale kiedy z tym swoim zachowaniem upolujesz po to, żeby zwymiotować swoje wyparcie, sprojektować swoją wypartą agresję na jakąś osobę mniej świadomą niż ja i mniej świadomą niż moi widzowie, to zrobisz komuś wielkie świństwo i wielką krzywdę. Dlatego to, co zrobiłaś, to nie jest nieporozumienie i to nie jest mała sprawa. To jest wielka, obrzydliwa krzywda, z którą łazisz po świecie i rzucasz nią, krzywdzisz nią ludzi na lewo i prawo, bo nie możesz sama ze sobą wytrzymać. Tyle mam ci do powiedzenia. I wam. Dziękuję. Pewnie zdajesz sobie sprawę, że im mniej mainstreamowa jest organizacja, tym mniej finansowania zewnętrznego ma. Jeśli trochę nas znasz, to zdajesz sobie z pewnością sprawę, że nasza organizacja jest zupełnie nie mainstreamowa.
Utrzymujemy się w zasadzie tylko z darowizn osób, którym pomogliśmy. Nie mamy poczucia, że tych osób jest mało i nie uważamy, że wpłacają nam mało pieniędzy. Niemniej jednak rzeczywistość Polski XXI wieku jest jaka jest. Wciąż szukamy nowych źródeł finansowania. Jednym z nich, może nie jakimś szczególnie mocnym, ale jednak jest funnymoney.pl. To taka organizacja, która inne organizacje pozarządowe wspiera, przekazując im cashback. Możesz być jedną z osób, które przy okazji zakupów będą nas wspierały w ten sposób. Możesz też nas wesprzeć jeszcze zanim zrobisz zakupy i zanim wydasz chociażby grosz. W jaki sposób? Po pierwsze, potrzeba, żebyś zarejestrował się na funnymoney.pl. Tu w prawym górnym rogu masz rozwijane menu, moje konto. Zarejestruj się. Ja teraz wybiorę zaloguj oczywiście, bo ja mam już konto. Możesz zalogować się też Facebookiem lub z konta Google. Sama twoja rejestracja nie przysporzy nam zysku. Potrzeba, żebyś zrobił jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, wybierz organizację. Czyli nas. Gdy już wybierzesz przemocnie, klikasz wspieraj nas. A następnie zainstaluj przypominajkę. Przypominajka będzie ci wyskakiwała za każdym razem, gdy wejdziesz do sklepu, który przekazuje cashback w funnymoney. No, głównym takim sklepem jest Allegro. Ale jest ich o wiele, wiele więcej. Jest także Booking i różne inne portale, nie tylko sklepy. Instalując przypominajkę, już przekazujesz nam złotówkę, mimo że nic jeszcze nie wydasz. Ale możesz nawet przekazać nam 5 zł, nie wydając ani grosza. Wchodzisz w moje konto, moje darowizny. Tu są... masz już 8 darowizn na łączną kwotę złotych 90 zł. Są to darowizny z naszych fundacyjnych zakupów na Allegro. Kwoty oszałamiające, wiemy, ale też nasze zakupy są po prostu oszałamiające. Dla tych z Was, którzy chcą się dowiedzieć, jakimi pieniędzmi obracamy, to są sprawozdania finansowe. Żeby przekazać nam 5 zł, to wybierz opcję, masz ją tutaj. Po lewej stronie zaproś znajomych do pomagania, ewentualnie tu na dole jeszcze, jak przewiniesz, to po prawej stronie zaproś znajomych do pomagania, a dodatkowe 5 zł trafi do Fundacji Przemocnie. W jaki sposób możesz zaprosić swoich znajomych? Możesz ich zaprosić przez Facebooka, klikając tą niebieską ikonkę i publikując, link robi się automatycznie. Możesz też wpisać adresy e-mail twoich znajomych i wysłać do nich maila. Lub skopiować link i przekazać go. Kiedy z twojego zaproszenia ktoś się zarejestruje i zainstaluje przypominajkę, to nasza organizacja dostanie nie złotówkę, a 5 zł. Ja teraz kopiuję ten link i umieszczę go pod tym filmem i w ekranie końcowym postaram się. Wchodząc w ten link, rejestrując się na funnymoney i instalując przypominajkę w przeglądarce, bez wydania ani grosza, płacasz nam za pośrednictwem funnymoney 5 zł, za co Ci serdecznie dziękujemy.